Podejrzani politycy. Podcast Radia Z i Upday. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Są trzy rzeczy, które interesują każdego, nawet jeśli nie chce się do tego głośno przyznać. Skandale, seks, i pieniądze. No, oczywiście najbardziej to te cudze, bo te są najbardziej interesujące. E, I tak jest, czy się komuś to podoba, e, czy nie. Radosław Grudzan powiedziałby, że jest jeszcze władza, która wszystkich interesuje. Ale z władzą to jest tak, że dla połowy ją sprawujących to ona jest tylko i wyłącznie tak w zasadzie środkiem do jednego z tych, z tych celi najczęściej do seksu i do pieniędzy. E, a my dzisiaj w podejrzanych politykach obiecujemy Państwu dwie z trzech tych rzeczy. I nie, 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 o seksie nie będzie, przynajmniej nie dzisiaj, ale już o skandalach i o pieniądzach będzie. Dzień dobry, Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update, a naprzeciwko mnie, piękny i gładki jak zawsze... Radosław Gruca, Radio ZPL, który jednak coś tam z seksu na pewno dorzuci. No dobrze, no to, to tak ad hoc cię zapytam. Gdybyśmy kiedyś robili taki program yy, podejrzanych polityków na temat polityki i seksu, to więcej miałbyś przykładów na to, że e, m, seks jest pewnego rodzaju narzędziem w polityce czy wręcz przeciwnie, że to polityka budzi apetyt na seks? E, polityka daje władzę, a jak mówił Frank Underwood, w seksie często chodzi właśnie o władzę. W związku z tym nie jest to wcale tajemnicą, że wiele e, małżeństw się rozpadło i nie musimy sięgać do smutnej historii Izabel i paru innych e, bardzo przykrych e, historii, jak na przykład romans Sławomira Pięty, e, pana posła PiSu z jedną ze starzystek, a może czymś, e, kimś więcej na pewno pozdrawiam panią Izę. Dobrze, ale dziś, jak już powiedziałem, dziś o seksie... Nie, dziś będziemy mówić o skandalach. Wydarzeniem tygodnia będzie skandal w Szczecinie. To, co wydarzyło się w Szczecinie, funkcjonariusze CBA weszli do prywatnego gabinetu ginekologicznego, skąd zabrali dokumentację pacjentek. Z przeszło 30 lat działalności tego gabinetu. Po co? To Radosław Gruca będzie na pewno o tym opowiadał w wydarzeniu tygodnia. Zdecydowanie. I będę też wyrażał swoje wątpliwości co do tego, że trzeba zabierać całą dokumentację całego gabinetu. Ale zanim to, to będziemy też w stanie gry, będziemy mówić o pieniądzach, o dużych pieniądzach, o tym skąd politycy biorą środki na swoją, na swoją kampanię. Skąd partie biorą? na kampanię wyborczą. Ale zanim to, to kontrowersja tygodnia i tu też będzie o pieniądzach, ale nie o pieniądzach polityków, tylko tym razem o pieniądzach dziennikarzy. Zajrzymy do e, portfela dziennikarzom e, i sprawdzimy kto, ile i za co dostaje. W mediach publicznych. Kontrowersja tygodnia. Krzysztof Boczek w najnowszym magazynie Press publikuje artykuł na temat tego, ile zarabia się w telewizji publicznej. I Państwu na pewno nie umknęła taka informacja na temat tego, że w ostatnim roku swojej działalności w Woronicza Jacek Kurski zarabiał średnio, jeśli dobrze pamiętam, 105 tysięcy złotych miesięcznie z okładem, a co w sumie dało mu tam ponad 3 i 2 miliona zarobionego w telewizji publicznej. A ja pamiętam, że to cztery razy więcej niż poprzedni prezes TVP, tej rozpasanej władzy tak złej, jest. która tylko chciała tak, się doić. Tak, pan Brown 25 tysięcy zarabiał, bo tam były zamrożone też stawki przez Donalda Tuska. No ale dobrze, to. Bo państwo sobie pomyślą tak, a. No to, to wiadomo, to prezes, Jacek Kurski, polityk, no to tyle zarabiał. Ale reszta pracowników e, telewizji publicznej czy mediów publicznych to pewnie mm, pracuje za jakieś nieduże pieniądze, bo przecież to są em, fanatycy, więc na pewno robią to w imię swoich idei na, i w zamian za uścisk ręki prezesa na koniec roku. Można by było się zastanawiać, którego prezesa, e, ale otóż państwa nie. Właśnie nie. I o tym pisze Krzysztof Boczek w swoim, w swoim materiale, który no, piękniej na liczbach konkretnie pokazuje, ile zarabia się w telewizji publicznej, że zarabia się dwa-trzy razy więcej tyle co w konkurencyjnych, komercyjnych mediach. Co więcej, pokazuje, jak wiele jest sposobów na to, by zarabiać i jeszcze dwa, trzy razy więcej, jeżeli tylko jest się posłusznym kierownictwu anteny. Pokazuje też, jak rozmnażane były stanowiska dyrektorskie w telewizji publicznej. I proszę Państwa, ludzi, którzy zarabiają w mediach publicznych 40, 60, 80 tysięcy złotych miesięcznie, jest naprawdę całkiem sporo. I tu przykładami można z artykułu wręcz, wręcz sypać, i na chwilę sobie o tym porozmawiamy. Ja powiem tylko taką moją osobistą refleksję, że po lekturze tego artykułu, z, z moimi zarobkami, jestem gdzieś na poziomie woźnego w telewizji publicznej. I, I nie wiem teraz, co mam, jak mam dalej żyć e, z tą wiedzą. E, dobrze, Radek, e, bo mm, e, Krzysztofa Boczka, artykuł też czytałeś, jest tu wypisanych bardzo dużo takich sposobów, po prostu sposobów na to, jak w telewizji publicznej e, zarabiać więcej. E, który z nich zrobił na tobie największe wrażenie? Bo ja nie ukrywam, że mam tu swojego faworyta, a nawet dwóch. Ja też mam swojego faworyta, ale trudno mi o nim mówić bez odpowiedzialności procesowej. Natomiast generalna. Um, bo to chodzi o korupcję. Znaczy, ja uważam, że przy tego typu wysokich yy, yy, apanażach pokusa yy, dla tych, którzy mogą je przyznawać, jest bardzo duża, a ja nie mam osobiście. Yy, Specjalnego zaufania do tego, że Centralne Biuro Antykorupcyjne może realnie ścigać korupcję i przeciwdziałać korupcję w tej ekipie, bo nie znam takich specjalnie przykładów. No dobrze, ale no to zanim zaproponuję myślenie, jednak bardziej indukcyjne, zajmiemy się przykładami, a potem przejdziemy na ten poziom ogólny, o którym mówisz. Eee, to ja powiem, jaki jest mój ulubiony sposób, który tu wyczytałem. Eee, jest to. Eee, sposób, który wydaje mi się, że w każdej innej firmie nie byłby legalny, a mianowicie jest to sposób na dorobienie sobie, na wynajem pracowników. To, że okazuje się, że część pracowników mediów publicznych ma założoną działalność, w której zatrudnia innych pracowników, nawet z tych samych obszarów telewizji publicznej, w związku z czym jest pośrednikiem pracy swoich własnych kolegów z pracy i dostaje za każdego zatrudnionego jakieś tam dodatkowe pieniądze. Mam duże wątpliwości, czy coś takiego w ogóle wchodziłoby w grę w, w, jakimkolwiek innym, w jakimkolwiek innym medium. Natomiast, żeby dać Państwu po prostu przykład tego, jak bardzo można rozmnożyć swoją pensję w cudowny sposób, to tutaj Krzysztof Boczek też pisze o bardzo sprytnych sposobach. Mianowicie, dyrektor, dyrektor działu czy, czy dyrektor anteny jest w stanie zarabiać 25 tysięcy złotych swoich Pensji. Natomiast jeżeli tylko porozumie się ze swoim kolegą na analogicznym stanowisku, który uczyni go jednocześnie opiekunem jakiejś części programów na jego antenie, co jest w telewizji publicznej powszechne i co można robić, bo można łączyć wiele różnych funkcji, to nagle z 25 tysięcy złotych można sobie zrobić 80 tysięcy złotych. I przez łączenie różnego rodzaju funkcji nie trzeba tylko być prezenterem w wiadomościach czy w jakimś innym flagowym programie, żeby zarabiać 50-60 tysięcy złotych, wystarczy połączyć dwie funkcje i już tych pieniędzy jest dwa, trzy razy tyle. Bardzo też zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie to, jako władzy w telewizji publicznej, może dlatego, że ja w swojej pracy też układam grafik, ale no ja tak nie robię. A tutaj za układanie grafiku dostaje się, no dostaje się potężne narzędzie do ręki wobec swoich współpracowników, którzy wkupują się na w przeróżnienie jak tu jest podane na przykładach, w przeróżne e, sposoby właski e, swoich przełożonych, którzy układają grafik żeby w tym grafiku zajmować lepsze pozycje, żeby mieć więcej i lepiej płatnych, płatnych dyżurów. Ale sugerujesz coś? Yy, nie. Yy, ja nie sugeruję nic. Ja po prostu się wewnętrznie zastanawiam, bo, bo, bo w Co na, jest naszej stanie aplikacji... w zrobić dla grafiku taki pracownik, którego jakby zależy um, zależy pensja od tego, ile ma dyżurów? Tak, no ale zobacz, Jak no, myślicie, tu zobacz, zobacz no tutaj jest, tu jest yy, też fajnie napisane nawet na cytacie, tak, że ktoś nam się stawiał i, i przełożony mówi, to daj mu tylko trzy dyżury, weźmiemy go głodem. E, no. Ale Ja znam takich zagłodzonych dziennikarzy y, i poszczególne programy, i mogę sypać nawet y, z rękawa. Był taki program, y, drodzy Państwo, o mafii reprywatyzacyjnej, który robiła lewicowa dziennikarka, i no, skończyła się na szczęście ta seria po tym, jak. Y, w zasadzie tuż po jednym z odcinków kobieta umarła na zawał serca. To potem opisywaliśmy też w dzienniku Fakt i jeszcze potem Onet o tym pisał. To są dramatyczne historie, ale tam ludzie ciężko pracowali i też słyszałem bardzo dużo o grafikach i rozliczeniach tych programów. Natomiast to było lata temu, od kiedy bo to była kampania samorządowa Patryka Jakiego, kiedy był startował na prezydenta Warszawy. To wtedy poznałem trochę arkanów. Natomiast no, jest dużo gorzej i to, co widzimy na przykładach Villa Plus czy na przykładach e, afery NCB i Roskiej, to niestety dzieje się w dużo większej ilości instytucji, a niektórych będziemy też pewnie rozmawiać. Dobra, ale wróćmy do telewizji publicznej, bo to jest jak gdyby clue tego tej części naszego programu. Zadam naiwne pytanie, dlaczego, o, dlaczego w telewizji publicznej płaci się pracownikom dwa, trzy razy więcej niż w innych komercyjnych stacjach? Ale dlaczego mnie pytasz, skoro. Jest ja cię nie pytam, taki czy ty zarabiać ta... 60 tysięcy złotych. Ja cię pytam Dlaczego nie się tyle płaci? Um... płaci ludziom w telewizji publicznej? Przecież z punktu widzenia, z punktu widzenia rynku jest to jego psucie. Tak, tak się mówi, mówi się o psuciu rynku, Tak, jeżeli zawyżasz pensję e, i psujesz, psujesz rynek e, też w innych mediach. Ale tu to są trzy razy więcej i jak gdyby chyba tam chętnych nie, bra nie brakuje, chętnych do pracy. Dlaczego e, tak się dzieje? Mój drogi, to jakby <laughs> zacznę od tego, że artykuł Pisantium TV, autorstwa Krzysztofa Boczka, jest, autor, jest oparty na rozmowach z 20, to ma pięcioma byłymi i obecnymi pracownikami TVP. Więc nie jest to taka e, słaba próba, a ja, drodzy Państwo, osobiście potwierdzam przynajmniej kilka z tych przykładów, a nawet dorzucę coś ekstra e, dla e, Państwa dzisiaj. Natomiast ty nie pytaj mnie, tylko jakby zacytujmy może to, jak tłumaczą to sami tak, pracownicy. Ja bardzo, ci, którzy... ja bardzo liczę, że ty przeczytasz ten jeden cytat, który żebyś przeczytał. No ale proszę. No, e, no cóż. Dlaczego tak jest? Gdyby stawki były rynkowe, nikt by tam nie poszedł. Jeśli się kundlić, to nie za 5 złotych. Im bardziej ktoś pluje jadem, tym więcej trzeba mu zapłacić. I super, bardzo się cieszę, że to przeczytałeś. To, był, to, jest, to jest chyba kwintesencja, to jest skluz sprawy. Ale dobrze, to teraz tak włożę trochę kij w szprychy i zapytam cię tak. No dobrze. Bo ja na przykład, ja mam, ja mam takiego kolegę. Yy, który, w, nie powiem w którym, ale w jednym z flagowych programów telewizji publicznej pracuje. I ja go kiedyś pytałem o to, jak to tam wygląda, te, te, te sprawy finansowe. On rzeczywiście mówił, że to tam jest bardzo dobrze płacone, ale mówił, że to nie jest tak, że yy, w tych programach informacyjnych pracuje tak wielu... Yy, lunatyków y, dobrej zmiany, czyli ludzi, którzy chcą to wszystko robić, y, po prostu dlatego, że w to wierzą. Oczywiście, jakiś tam procent takich, y, takich osób jest. Natomiast a on powiedział tak, zdecydowana większość to są w pełni świadomi tego, co robią najemnicy. No i teraz tak. Zobacz, jeżeli chcesz mieć, a wierność najemnika e, kosztuje e, i może stąd te 2,7 miliarda złotych na telewizję publiczną, na media publiczne w roku wyborczym. No jeżeli chcesz mieć najemnika, to najemnik kosztuje, jego, jego lojalność kosztuje. Drodzy Państwo, tak czy inaczej powinniśmy wiedzieć, że płacimy my. Tym najemnikom z naszych pieniędzy. Te pieniądze nie idą na onkologię. Tutaj nawiązuje oczywiście do awantury i źródła konfliktu między prezydentem Dudą a Jarosławem Kaczyńskim. Przypomnijmy, że prezydent Duda żądał dymisji Jacka Kurskiego. Zdymisjonowano go tam na krótki okres, po którym został doradcą, a potem znowu został prezesem. Wtedy była wielka batalia o 2 miliardy na TVP i ta batalia została przegrana przez opozycję. I cóż, no trzeba mówić po pierwsze, że te y, wysokie garze są możliwe tylko i wyłącznie dzięki decyzji politycznej, że sypiemy pieniądze na TVP, bo przecież y, ja będę Państwu teraz w tym programie przypominał, jak było na początku rządów pis i jak miało być. I ja dokładnie pamiętam, że między innymi Krzysztof Czabański, były szef Rady Mediów Narodowych, kolejnego notabene tworu wymyślonego przez PiS, y, przygotowywał taką ustawę, która miała y, wprowadzić prowadzić składkę medialną, pomóc w uszczelnieniu abonamentu i co? I nic, jak zwykle. Nic to powinny być nawet chyba e, takie specjalne wtręty, które będziemy robić a propos podsumowania niektórych osiągnięć. Oni dostają tyle pieniędzy, ci ludzie, którzy e, rzadko kiedy wykonują zawód e, dziennikarzy po to, żeby nie mieć moralnych oporów. I jak wynika też z tego tekstu, który zresztą gorąco państwu polecam w najnowszym numerze press, no wynika z tego, że niestety są to zupełnie cyniczni w jakiejś mierze ludzie, którzy no postanowili, że teraz będą złote żniwa i będą zarabiać olbrzymie pieniądze. No tak, są to najemnicy, którzy biorą pieniądze za wykonane no, zadania. ale też z drugiej strony można powiedzieć, że my też jesteśmy najemnikami. Bardzo często nam komentują, że my tutaj pracujemy ale to, dla Radia Z, albo... Ty, 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 to, ty to czasem nawet sprawiasz wrażenie, że ty wierzysz w to wszystko, o czym ty mówisz. Niestety tak, tak jest. No i kiedyś mnie poddam sam badaniu na wykrywaczu kłamstw i będą też państwo wiedzieli, Dobra, że... Dobra, ja... ale poczekaj, bo teraz chcę znowu zadać prowokacyjne to pytanie. Proszę. No dobrze, no, ale zobacz, czy w takim razie nie masz trochę takiego wrażenia, e, złośliwie zapytam, czy, czy jednak ta... Czy ci pracownicy TVP to nie są troszeczkę prze, 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 przepłacani? Bo zobacz, za takie pieniądze już... No... Oglądasz, oglądamy telewizję publiczną, tak? Ja oglądam, bo taką ma pracę, ty oglądasz, bo lubisz. Ale obaj widzimy, że jak gdyby ta narracja yy, prorządowa, ona jest bardzo, no proszę państwa, no jest siermiężna. Jest bardzo siermiężna, jest prosta, jest powtarzalna. Nie ma tam żadnego dynamitu takiego, nic, nie jest to nic oryginalnego, nic nowego. Czy nie uważasz, że oni są troszeczkę przepłacani? Takie pieniądze, a taka jakość tej propagandy, można by było powiedzieć... Ta. no ale być lepiej za takie pieniądze prezesem był Jacek Kurski który swego czasu yy, zasłynął powiedzeniem że ciemny lud wszystko kupi yy, czyli może nie wszystko ale to konkretnie tam wtedy rozmawiał sobie yy, w jednej stacji natomiast to niestety odzwierciedla jego podejście i telewizja publiczna, która w moim przekonaniu powinna raczej ciągnąć w górę e, poziom i e, stopniowo przynajmniej budować pewną świadomość, e, dawać dostęp do kultury wysokiej i tak dalej, zamieniła się w promocję Disco Polo e, i solowe występy najpierw Jacka Kurskiego, który w ogóle był chyba najczęściej widocznym prezesem TVP na antenie w historii całej telewizji. I prawdopodobnie 50-letniej, to jest primo i wypromował siebie absolutnie, ale no takie osoby no kto tam pracuje jeszcze, popatrzmy żebyśmy mieli jasność. Po pierwsze tam w ogóle trwa wojna między kilkoma ekipami o wpływy i o pieniądze, tak jak sam mówisz. Mamy tam kilku komentatorów, co do których no braku konfliktu interesów mam poważne wątpliwości. Kilku takich komentatorów, którzy zawsze powiedzą wszystko co trzeba. Między innymi mój ulubiony to jest taki pan Miłosz Manasterski, który założył sobie agencję informacyjną, jest jej prezesem, więc to tak dumnie brzmi, a tak naprawdę to jest jakaś działalność gospodarcza i, i tylko tak szumnie brzmi. Czy też e, na przykład pan profesor Ryba, który jest podpisywany jako e, politolog, bodajże już nie pamiętam, ale w każdym razie nikt nie wspomina o tym, że jest radnym PIS-u jednocześnie. No konflikty interesów są wpisane w ogóle w e, myślenie o kadrach, Pisantium TV, posługując się tym tytułem, no i podajmy kilka konkretnych kwot, tak, bo one pada, padają bardzo jasno, no, i, i, i co na tobie zrobiło największe wrażenie, to jeśli na mnie, chodzi ja już, o kwoty? Jeżeli chodzi o kwoty, to przyznam szczerze, że największe wrażenie zrobiło na mnie to, ile można pieniędzy dostać, um. Jak bardzo można rozmnożyć swoją pod, pos, po podstawę e, wynagrodzenia, jeżeli dostają się po prostu te dyżury, takie lepiej płatne? Ile tam jest do dodatków? I jak bardzo, jak bardzo, jak wielkie to ma znaczenie dla pensji, tak? że można ją rozmnożyć nawet naprawdę kilkukrotnie? Można ją rozmnożyć i to jest właśnie jeden z takich y, y, przykładów, o którym chciałbym powiedzieć. Oh. i Powiem więcej, zresztą wzywam tutaj kilka osób, o które które mi kłamały w żywe oczy odnośnie swoich zarobków, żeby się zastanowiły. I na przykład chciałem Państwu powiedzieć, że według moich informacji przynajmniej 100 tysięcy złotych nagrody prezesa otrzymał Pan Tomasz Klimek, który jest byłym mężem Pani Joanny Klimek, która jest teraz żoną Jacka Kurskiego i szczęśliwą mamą jego dziecka, które cudownie się poczęło na pewno. Jak, jak, jakbyś recenzował odcinek Mody na Sukces. No ale to tak jest. No, zresztą myślę, że Jacek Kurski nie ma z tym problemu. Tak jak znam jego ego i potrzebę hmm, błyszczenia, bym powiedział, w, w blasku reflektorów. Przecież oni się zrobili taką parą Beckham-Wiktoria. beckham, beckham Victoria. Oh. No, no tak. No. Ani to Wiktoria, ani Co to, do, to. Ale ani nie, to no David. ale, ale no, proszę, tabloidy, które y, relacjonują, że Joanna Klimek odchodzi z telewizji śniadaniowej. Jacek Kurski daje im kwiaty. Ja przypomnę wszystkim Państwu, że gazeta kolorowa, jeden z tabloidów, poinformował kiedyś, zresztą Tomasza Klimka, który wtedy nie miał specjalnie dobrych kontaktów z tą parą, o tym, że na Klimek jest narzeczoną. Jacka Kurskiego. A wiesz, że była wtedy jak żoną Tomasza Klimka? A, tak, Znasz tak, tą historię. Znam, znam, znam tą nie, historię nie, 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 nie miałem z żadnego poznań. Czego, czegoż to można się o własnym życiu z mediów dowiedzieć? E... Na pierwszej stronie dowiadujesz się, że Twoja żona, przykro mi to mówić, ale niestety nie mówimy o tym dlatego, że się podniecamy skandalami, tylko to pokazuje poziom zepsucia i że na koniec to oni się bawią za nasze pieniądze. Jedną rzecz chciałem podkreślić, że tu o, w tym tekście Krzysztofa Boczka jest mowa o pensjach, ale nie ma mowy o nagrodach, które są e, tak no naprawdę mogą, no więc... <laughs> mogą jeszcze, jeszcze bardziej podnieść to wszystko w górę. Dobrze, ale Radek, bo czas nas goni, a ostatnią rzecz, którą chciałem Cię zapytać. Opozycja mówi o likwidacji telewizji publicznej, jest takie hasło. Czy Twoim zdaniem. Nie, TVP Info. E, o TVP tak. Info. Tak, czy Twoim zdaniem. Likwidacja takiego tworu jak telewizja publiczna, TVP Info, czyli flagowy cały kanał e, telewizji publicznej. Czy to jest w ogóle możliwe? Ja moje zdanie się nie liczę, ale ja tylko powiem, że dla mnie to jest tak samo realne jak likwidacja listopada w, w kalendarzu, o czym zawsze marzyłem swoją drogą, żeby go tam nie było. E, czy Twoim zdaniem to jest realne, czy to jest tylko po prostu hasło? Drogi Michale, nie jest to realne. Po prostu. Ale to. Że to jest moim zdaniem nie najmądrzejszy pomysł. Ja rozumiem, że to była hmm, potrzeba trochę chwili, bo przypomnijmy, że to hasło wylansował Rafał Trzaskowski, który z takim szalmowskim uśmiechem powiedział cieszcie się, cieszcie się, bo już niedługo, już niedługo będzie inaczej. I potem był pomysł likwidacji TVP Info. Osobiście TVP Info za, yy, uważam za kanał szerzący bardzo złe różne tendencje, yy, szerzący homofobię, niewiele mający wspólnego z jakąkolwiek rzetelnością, yy, służący propagandzie i jako taki nie powinien funkcjonować, szczególnie z pieniędzy wszystkich, bo jeżeli by był abonament, to ok, to ja to rozumiem, y jestem w stanie y jakoś to przeżyć. Mimo wszystko, znaczy ok, to jest, jakby to powiedzieć, jakby powiedział Marcelus Wallace po przykrym spotkaniu y z dwoma y oprychami, zboczeńcami w Pulp Fiction, jest to daleko od ok, bardzo daleko od ok, ale jeszcze wtedy miałbym trochę mniej problemu, natomiast my płacimy ludziom za propagandę, często za kłamstwo, bo przecież TVP już niejednokrotnie musiało e, przepraszać za swoje materiały. Ja też przypomnę ohydny przykład e, szczucia na kobietę, która protestowała pod e, TVP Info e, i e, no, była znana między innymi z tego, że e, wylansowała ten moim zdaniem piękny, e, piękny obraz, grafikę Matki Boskiej Częstochowskiej z e, aureolą w kolorach tęczy e, i była prześladowana, pokazywała. Jej miejsce pracy i różne inne rzeczy. Znaczy, posuwano się do bardzo niegodnych i zasługujących w moim przekonaniu na kilka nagród HIEN roku działań. Ale przede wszystkim najbardziej mnie boli, że no tam jest bardzo dużo kłamstw, takich ordynarnych kłamstw. I tutaj emblematyczny jest przykład rozrzucania śmieci przez dziennikarza po to, żeby sfilmować i powiedzieć, że tam w jakimś mieście są śmieci. Ale też przypomnijmy przykład, który się zakończył tragicznie. I ja tutaj zupełnie sobie nie żartuję, bo Trudno nie wiązać jednak zabójstwa Pawła Adamowicza z nagonką, która miała miejsce w TVP. Zresztą TVP próbowało kwestionować to w procesach i je się to nie udało kwestionować. W związku z czym no, mamy obraz bardzo przykry i smutny. I jedyną nadzieją na to, że my skończymy z tym i w ogóle zaczniemy debatę o stawkach w mediach publicznych, jest pełna jawność. Ja uważam, że tak jak w spółkach Skarbu Państwa, tak samo w telewizji polskiej powinny być te wynagrodzenia jawne, choćby dlatego, że ci ludzie chodzą, pokazują się jako gwiazdy, wręcz arbitrzy moralności i tak dalej, a potem się okazuje, że jeden pan pijany wdaje się w jakieś w innym ośrodku była niezła libacja w Opolu, i ludzie się pobili. No to nie są standardy, które powinny być no, obowiązujące w telewizji publicznej. I taka jawność zarobków myślę, że też by zniechęcała troszeczkę ludzi, którzy dają twarz niegodnym działaniom. Do pracy i podejmowania działalności zarobkowej. Ja tutaj też mam niestety trochę pretensji do ludzi, którzy pracują w mediach niepublicznych, a jednocześnie przyjmują propozycje płatne w mediach publicznych i zarabiają tam często. Przynajmniej tak duże pieniądze. No, jest to na pewno kusząca i lukratywna dla wszystkich. Nie muszę wymieniać tutaj nazwisk, państwo w komentarzach na pewno zrobią całą litanię. Jest to lukratywna rzecz i w moim przekonaniu tacy dziennikarze narażają się na zarzut, że mają konflikt interesów, bo jeżeli na przykład prowadzący audycję w bardzo znaną poranną dorabia sobie w zupełnie niesłuchalnej radiowej dwójce i i zarabia tam dużo więcej niż jakikolwiek inny dziennikarz, no to potem niech się nie dziwi, że ma różne zarzuty dotyczące na przykład symetryzmu. I tutaj jakby mamy jasność. Ja wzywam wszystkich, którzy pracują dla mediów publicznych, żeby pokazali swoje pieniądze, bo to nie są pieniądze, które wypracowuje TVP, tylko to są pieniądze z naszych podatków. I ja chciałbym wiedzieć i mam nadzieję, że kolejna władza, to jest moje wyzwanie też do opozycji, nie będzie tak się zachowywać, tylko na przykład wprowadzi obowiązek jasnych ja tu się tak strzelę w ten twój Długi pasus I powiem coś, co na pewno napisze ktoś W komentarzach, o których wspomniałeś Bo ja je czytam i odpowiadam, drodzy państwo On się boi Nie, on nie ma, nie ma na to czasu Ale na pewno ktoś powie Bo wy to gruca, sami byście chcieli tyle zarabiać A nie zarabiacie i po prostu zazdrościcie Zawsze to jest argument, który możesz wyciągnąć każdemu. Natomiast ja na pewno, drodzy państwo, nie chciałbym wykonywać takiej pracy. I no, jeśli naprawdę myślicie, drodzy moi nasi widzowie i słuchacze, że dziennikarze mainstreamu nie otrzymywali Propozycji lukratywnych zarobków, które potem odrzucali, to jesteście w błędzie. I bardzo dużo takich propozycji jest i ja wcale nie kryję, że ja też miwałem różne propozycje. Ja jestem tu, gdzie jestem, a nie tam, gdzie stoją kordony policji. Dobrze, to tu skończymy i przeniesiemy się teraz z Warszawy, z Wolonicza, przenosimy się na wybrzeże, przenosimy się do Szczecina, bo tam też jest temat, który chcemy z Państwem poruszyć. Wydarzenie tygodnia. Tydzień temu w tym studiu rozmawialiśmy o tym, jak poprzez kontrolę CBA wywiera się pewnego rodzaju nacisk na polityków i nie tylko zresztą na polityków. No i co? Yy, no i funkcjonariusze Centralnego biura antykorupcyjnego ze Szczecina postanowili dać nam okazję, żeby do tematu wrócić i pokazać pewnego rodzaju. Hmm, symesiki ich e, pracy, pracy operacyjnej ponieważ m, 9 stycznia zebrali oni z prywatnego prywatnego gabinetu e, ginekologicznego e, pani dr Marii Kubisy dokumentację medyczną wszystkich e, słownie wszystkich e, pacjentek od 1996 roku dlaczego no m, ponieważ prokuratura e, prowadzi m, postępowanie, w którym chodziło o dokumentację jednej, słownie jednej pacjentki z tego gabinetu e, ginekologicznego. Natomiast... Mm, e, nie, 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 nie. Nie wiadomo, czy to jest pacjentka tego gabinetu e, ginekologicznego, bo nie znaleziono jej karty jak na razie, więc <laughs> można mieć to do tego wątpliwości. Ale nie wszystkie karty też wróciły, bo po dwóch miesiącach funkcjonujące CBA e, karty e, e, całą dokumentację medyczną pacjentek oddali, ale te pacjentki pacjentki, e, które przyjeżdżały z zagranicy, z Niemiec, na przykład jeszcze tych kart, te karty jeszcze nie wróciły. E, oczywiście Państwo się domyślają, że przecież. W gabinecie ginekologicznym, w historii medycznej pacjenta, no to jest zapisane wszystko, co jest związane z bardzo intymnymi rzeczami. Ciążą, poronieniem, problemy ginekologiczne, prowadzenie tej ciąży, etc., etc. No i teraz funkcjonariusze yy, i prokurator, którzy już jak sobie wszystko poczytali, to co chcieli poczytać, to kartę oddali. Natomiast teraz tak. Yy, postępowanie jest prowadzone yy, w związku z podejrzeniem o pomocnictwo w aborcji. Yy, I teraz. Możemy się z czystym sumieniem wyabstrahować od tematu yy, abor aborcyjnego. Kolega może być za, ja mogę być przeciw, możemy się zamienić, to nie ma znaczenia, bo proszę Państwa, to co chcemy Państwu pokazać, to pewnego rodzaju mechanizm. Jeżeli lekarze, a co roskonując jest to absolutnym faktem, jeżeli lekarze mają problem z interpretacją nowych przepisów, yy, których w zasadzie ciągle nie ma po tym, jak Trybunał Konstytucyjny unieważnił yy, ten kompromis aborcyjny, to dostają teraz komunikat, o tym, że funkcjonariusze CBA mogą wejść do ich gabinetu i zabrać dokumentację medyczną wszystkich pacjentów, wszystkich pacjentek e, z przeszło 30 lat. I to jest, proszę Państwa, mechanizm czego nacisku na lekarzy, czy nie? Oczywiście, że to jest mechanizm nacisku. No, ja z własnego życia znam dramatyczną historię <laughs> e, dziewczyny, która umarła, y, bo przewlekle chorowała, ale na pewno w jej stanie zdrowia nie pomogło to, że kiedy zaszła w ciąże, której nie miała szansy donosić, no nie było lekarzy, którzy byliby gotowi na to, żeby przerwać ciążę, mimo że zagrażało to jej życiu. Dzisiaj ona już nie, nie żyje. I to są fakty, tak samo jak słyszymy... No i t, t, tutaj jeszcze powiedzmy, to nie chodzi nawet o aborcję, czy jesteśmy... No nie, no za, właśnie, właśnie ale zobacz, mamy... Ale wiesz, że mamy... Ale mamy, ale mamy y, cały czas legalną aborcję tylko w takim minimalnym y, procencie przypadków, kiedy jest zagrożenie życia i zdrowia kobiety. Tutaj mamy też doświadczenie Alicji Tysiąc, zmarłej już Dobrze, kobiety, co, która. Bo ja bym chciał uniknąć wchodzenia w ten spór, nazwijmy go dość tak szeroko światopoglądowy, czy aborcja tak, czy aborcja nie. Bo to nie ale jest... mówimy o tym, jak lekarze. Nie, nie, mówimy właśnie o mechanizmie. Bo, bo ci tak. lekarze przecież dlatego nie zrobili terminacji ciąży mojej bardzo bliskiej osobie, Ponieważ bo ja słyszałem nagranie. Inter... Bo się boją. Nie, boją się. Czyli wolno, czy nie. Nie boją się po prostu. W związku z czym się boją, tak? Bo, bo, nie bo jeżeli zostawiamy jakąś interpretację, możliwość interpretacyjną służbom rządzonym przez Zjednoczoną Prawicę, to ta interpretacja zawsze będzie daleko idąca, niekoniecznie związana z faktami, co pokazują też decyzje sądu. I ja się nie dziwię wcale, że ginekolodzy się boją. A co więcej, ja bym bardzo chciał poznać statystyki tego, ilu studentów wcześniej przed wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji. I zapisywało się na ginekologię, która jest super lukratywną specjalizacją. Naprawdę ginekologów nam bardzo potrzeba, szczególnie dobrych. I działających w zgodzie z medycyną, a ja słyszę, że jest coraz mniej studentów, którzy chcą aplikować, chcą robić taką specjalizację właśnie ze względu na Lęk. I tutaj jeszcze popatrzmy na jedną historię, bo tutaj mówimy o interpretacjach. Mówimy o pani doktor Kubis. Właśnie, o, właśnie, poczekaj, poczekaj po, bo przejdźmy od ogółu chciał... do, do konkretu, tak, bo to jest chciał... mega ważne. Zostajemy w tym Szczecinie. E... Przychodzi CBA, funkcjonariusze przychodzą do ga prywatnego gabinetu ginekologicznego, wybrażają pacjentki, e, wchodzą do środka i czyszczą szuflady z całej dokumentacji, która tam jest. Powiem e, fakt, że jest to dla, dla samego lekarza Jest to wręcz powiedziałbym traumatyczne przeżycie Bo akurat czego jak czego, ale tej dokumentacji Tak, tak dla intymnej, pacjentek, nie? Ma Czy ty wiesz że, ci, wiesz, że te pacjentki zostały odesłane do domu? Dlatego, że w pewnym A, momencie tak. Dwie panie A, tak. wchodzą do gabinetu Jest dłuższa yy, przerwa w przyjmowaniu Po czym pani doktor musi wyjść I niestety informuje, że ma kontrolę I nie przyjmie pacjentek A jeżeli ta pacjentka miała na przykład krwawienie To co? Mm, tak Dobrze, ja się całkowicie z tobą zgadzam. E, chodzi mi tylko i wyłącznie o to. Chcę pokazać, że przychodzi funkcjonariusze, przychodzą funkcjonariusze, zabierają dokumentację... A wiesz, jak wyglądają tacy funkcjonariusze? To nie są panowie w garniturach, jak w e, agenci FBI, którzy są eleganccy, grzeczni i tak dalej. Tylko oni przychodzą w tych swoich dresach z CBA ten, z bronią, kajdankami, czarne, e, kojarzące się nie najlepiej, e, mundury. No to to jest manifestacja. Jedna Dobrze. wielka manifestacja. Dobrze, bo wy mi gruca ciągle przerywacie i nie dajecie mi skończyć. Okay. Ja bo generalnie chciałem to wszystko powiedzieć, o czym ty powiedziałeś, i super, cieszę się, eee, dlaczego tacy funkcjonariusze w dresach, w CBA z bronią przychodzą do tego gabinetu ginekologicznego i zabierają całą dokumentację medyczną, jeżeli rzekomo szukają tylko jednej osoby. Dokumentację tej jednej osoby. Dotyczy to z wielu problemów. No właśnie, dlaczego to się wydarzyło w Szczecinie i dlaczego to się wydarzyło w tym gabinecie? no to tutaj trochę jakby wystawiasz mi piłkę, bo wszyscy państwo, którzy nas słuchają i też znają mój dorobek, wiedzą, że w Szczecinie spędziłem dużo czasu analizując między innymi historię Andrzeja Dymera, pedofila i poznałem wiele układów tam funkcjonujących i moją uwagę zwróciła historia sprzed czterech lat i tutaj trzeba mówić po nazwiskach i też zresztą, drodzy państwo... Promujmy odpowiedzialność osobistą za e, czyny, tak jak e, um, promujemy pana Krzysztofa Boczka, który wykonał kawał dziennikarskiej roboty, e, czego efektem był pres, tak samo jakby e, oddajmy. Ech właściwie co? No, trzeba zwrócić uwagę na to, że jest taki pan, który się przedstawia jako dziennikarz śledczy, nazywa się Tomasz Duklanowski, pracuje w publicznym radiu, Radiu Szczecin. Od pewnego czasu, zobacz co za przypadek, zrobił takich kilka antyopozycyjnych materiałów i został już dyrektorem tego radia, czy prezesem, nie wiem jak to się tam nazywał, nikt mniejsza z tym. Pewnie to wiązało się ze wzrostem jego apanarzy, prawda? To tak nawiązując do tego, bo to nie chodzi, że TVP jest jakąś jedyną e, tego typu instytucją, o czym też będziemy dzisiaj mówić. E, problem polega na tym, że ta władza wielokrotnie posługiwała się danymi wrażliwymi i to nie mówię o tym, co ja gdzieś słyszałem, bo spójrzmy na przykład na aferę hejterską, sędziowską. Przecież grupa hejterska, która walczyła z sędziami, mówię o tej aferze w Ministerstwie Sprawiedliwości, przez którą stanowisko stracił pan Łukasz Piebiak, to przecież wyjmowała informacje z teczek personalnych, nie wiadomo jak, do dzisiaj oczywiście, i ujawniała je między innymi na Twitterze i były tam bardzo intymne rzeczy, i to często jeszcze, żeby to chociaż była prawda, ale bardzo często tam były oparte na jakiejś prawdzie tak daleko idące koncepcje, hipotezy, i tak dalej, że no trudno tego nie nazywać po imieniu, czyli kampanią zniesławiającą, dyfamacyjną, i tak dalej, i tak dalej. I teraz. Okej, okay. pamiętasz te historie hejterskie? Pamiętasz, historie, tak. pamiętasz pani y, y, mała, mi, mała Emi, przepraszam, pani Mała Emi, no to miała tak wywalone życie intymne y, po tym wszystkim, co się wydarzyło y, uja przez ujawnienie tej sprawy, że no trudno chyba bardziej, a nie tylko pani y, Mała Emi, bo też byli sędziowie, którzy pozostawali w relacjach intymnych, no to nie są sprawy, które, ja nie widzę, nie ma żadnego uzasadnienia, żeby o tym mówić, kto z kim sypia i tak dalej, Jesteś jeszcze w wolnym kraju. A tymczasem pomyślcie, drodzy Państwo, niech pani ginekolog przyjmuje. Że dla łatwiejszego jakiegoś liczenia. 10 pacjentek tylko, y, tylko, y, rocz, y, tylko y, dziennie, tak? Uważam, że ich może być dużo więcej, ale 10 dziennie lat jest więcej niż 30, bo jeżeli 96 rok y, to początek dokumentacji, y, no to ile mamy? Y, 14, nie, 4 i 23, no nie, no 27, przesadziłeś. 27, lat. No dobrze liczę, prawda? No tak, bo mówiłem, 27 lat Aha, przeszło 30. No, no to 27 to nie przeszło 30. No, nawet Prawie 30. No, no właśnie, 30 prawie lat. 30, bądźmy rzetelni. 27 lat. No to niech tych pacjentek będzie 1000 rocznie. Razy. 27, 27 tysięcy pacjentek. W Szczecinie mieszka więcej ludzi. No kochani, czy wy rozumiecie, że prokuratura wzięła sobie dokumenty o tym i wie już dzisiaj, kto ma suchość pochwy, kto wyciął sobie macicę, nie sobie, tylko miał raka macicy, kto przyjmował jakie leki, już nie mówię, kto miał ile ciąż, bo wiesz, u nas to w Polsce, jak ktoś ma ciążę z dwóch różnych związków, to już jest to takie, wiesz, kontrowersyjne. Mimo, że nie jesteśmy jakimś szalenie purytańskim e, społeczeństwem, ja się po prostu boję. Tam są panie polityczki, dziennikarki, różne ekspertki, działaczki społeczne. Bardzo dużo tych ludzi, tych kobiet jest na pewno na celowniku władzy. I to nie jest moja supozycja, tylko ja przypomnę, że był ośrodek monitorowania antypolonizmu, prześladowań chrześcijan i tak dalej, czyli te wszystkie twory, które pan hejter y, Dariusz Matecki, związany z Solidarną Polską w Szczecinie, nie lansował i oni grozili kobietom, które chodziły na, na czarne marsze. I teraz co? te kobiety, które chodziły i z dziesiątkami tysięcy wyszły na ulicę po wyroku trybunału konstytucyjnego. Dlaczego wyszły na ulicę? Bo mówiły, że państwo wtrąca się w ich macice. że y, najbardziej Dobre, intymne poczekaj. rzeczy. I teraz nie tylko państwo się wtrąca, ale bierze dokumentację medyczną tych kobiet. No, ok. Wystawię ci piłkę jeszcze raz, bo y, 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 do... nie zrozumiałem, jak zawsze. Nie, tak? nawet, no to... nawet nie o to chodzi. E, jaki jest? E, wróćmy do, na poziom CBA. Jaki jest? E, Najbardziej znane śledztwo CBA ze Szczecina. No właśnie, to jest to, to samo śledztwo. To znaczy, jest y, jakby link personalny, który w moim przekonaniu może tłumaczyć y, też takie bezprecedensowe działanie. I zresztą y, ludzie z CBA i z prokuratury sobie na pewno zdają sprawę z tego, że przegieli kompletnie, y, dlatego że po nagłośnieniu tej sprawy, to y, powiedzmy tylko, że ten zabór tych akt i czytanie trwało dwa miesiące, nie dwa miesiące, półtora miesiąca, kilka tygodni na przeczytanie tych akt, tam skopiowanie sobie. Przecież dlaczego mieliby nie skopiować? Co? Mają serokopię? no to mają kserokopiarki, kopiarki, to sobie mogą skopiować. Myślisz, że ktoś to sprawdzi? Nikt tego nie sprawdzi. I potem taki no okej, okay, no tak jak pokusa czyni złodzieja, tak pokusam, że też doprowadzać do różnych dużo gorszych rzeczy. I y, 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 CBA... Właśnie mówiłem o panu Tomaszu Duklanowskim. To jest dziennikarz, nie, to jest pan, który udaje, że jest dziennikarzem. Przepraszam, ale to jest moja opinia. Pan, który rozpoczął nagonkę na profesora Tomasza Grockiego, który poza tym, że jest marszałkiem Sejmu, Senatu, przepraszam, był też wieloletnim lekarzem w szczecińskich szpitalach. No i tam pojawiły się... Pojawiły się takie osoby, które twierdziły, że musiały dawać pieniądze Tomaszowi Grockiemu, no nie postawiono mu zarzutów, bo sam. Senat... Dawać pieniądze za co. Dawać pieniądze za co. Za żeby... przyspieszenie, głównie za przyspieszenie terminów, tak? I ja nie, ja nie wiem, jak to było, ale no, jeżeli. No, powiedzmy o tym, co łączy te dwie sprawy pozornie nie Pani doktor Kubis jest oczywiście ginekolożką i nawet myślę, że opinia publiczna łatwo przyjmie to, że CBA po prostu będzie działać na rzecz egzekwowania zmian w prawie w związku z wyrokiem w sprawie aborcji, ale ja mam nieodparte wrażenie, że też istotne jest to, że pani dr Kubis ma jest. Rodzinnie, powiązana rodzinnie, tak nie chcę mówić dokładnie, jak, jak to jest, chociaż jest to też nietrudne do odkrycia, z lekarzami, którzy też byli na celowniku CBA jako współpracownicy Grockiego, dokładnie z jednym lekarzem, który no, ma postawione 166 zarzutów korupcyjnych. 166, rozumiesz? I no, powiem szczerze. Mówimy o różnych mechanizmach tak, w polityce bieżącej. E, ja nauczyłem się, że jak prokuratura stawia kilkadziesiąt e, zarzutów albo jeszcze sto, to te zarzuty są trochę takie kopie i wklej, bo e, trudno mi sobie wyobrazić i nawet jestem przekonany, że nie ma 166 osób, które mogłyby powiedzieć, że, oczek że czuły, że pan profesor czy inny lekarz e, oczekuje łapówki. Jestem przekonany, że nie ma takich 160 osób. I jestem przekonany, że te zarzuty są postawione w ten sposób, że znaleziono ludzi, którzy byli przyjęci w gabinecie prywatnym, a potem w jakiś sposób przyspieszono im kolejkę. I tylko na tej podstawie postawiono zarzuty doktorowi, który jest powiązany z tą panią doktor. I jaki będzie tego efekt? CBA. I służby PiSu, i prokuratura, która cieknie jak wiadomo, jak durszlak i nie ma z tego powodu żadnych konsekwencji, to cieknie tylko i wyłącznie do tego typu mediów i do tego typu usłużnych ludzi, którzy potem wykorzystują okay. informacje wrażliwe po to, żeby razie... niszczyć konkurentów politycznych i niewygodne osoby. Czy w takim razie wygruca, sugerujecie, że w Szczecinie jest jakiś układ pomiędzy prokuraturą, pomiędzy CBA a mediami? Znaczy to ja nie sugeruję, no to jest fakt. Jeżeli najpierw mamy y, informacje y, publikowane w prorządowych y, mediach, propagandowych y, mediach, później na podstawie tych informacji y, nie tylko wszczyna się kontrolę, czego ja oczekuję, ale przypomnę, że po naszych wielu publikacjach musieliśmy długo czekać y, na kontrolę. Nawet NCBR nam groził, kiedy ujawniliśmy 55 milionów y, y, dla jednego człowieka, który trzy tygodnie wcześniej założył firmy. To tak na marginesie. No, to radzę popatrzeć na podwójne standardy. Mamy dużo informacji medialnych, które nie przekładają się na żadne działania prokuratury, a te, które są nagłaśniane przez prawicowe media, są błyskawicznie wdrożone do realizacji. Wiesz, ile to kasy jest, ile to jest zaangażowania, ile środków, żeby wyciągnąć taką dokumentację przez oficerów CBA? Naprawdę nie ma CBA nic ważniejszego do roboty. No, błagam, no, myślmy. Racjonalnie i sensownie. Miejmy tego świadomość. Wiecie Państwo, jest, co ten pan Tomasz Duklanowski wykonał? Mówię o nim jako o pracowniku publicznych mediów, żeby to było jasne. Pan Tomasz Duklanowski pisał o Grodzkim, Potem CBA na swoich stronach ogłaszało, że oni czekają na pacjentów. Czekają na tych pacjentów, którzy by mieli do przekazania jakieś informacje e, ciekawe e, dotyczące, no, informacje dotyczące rzekomych przestępstw e, Tomasza Grodzkiego. No to już e, do, no, do czegoś takiego w ogóle w historii e, Polski nie było, żeby konkretnie na polityka wzywać ludzi. To jest wręcz tak dla mnie na granicy podżegania do zgłaszania tego typu przestępstw, bo pamiętajmy, że to przestępstwa przed wielu, wielu lat, najczęściej, jeżeli w ogóle miały miejsce, i to w dużej mierze, szczególnie w tamtym stanie prawnym. Jest taka kontrowersyjna kwestia, bo to wszystko zależy od tego, jak się czuje w danym momencie dany pacjent. Znaczy, czy on czuł się przymuszony, czy nie, bo ja nie widziałem specjalnie wielu dowodów na to, że po pierwsze, czy tam Tomasz Grodzki, czy któryś z tych lekarzy mówi, dobra, daj 10 tysięcy, bo inaczej nie będziesz miała zabiegu i bierze te 10 tysięcy do kieszeni, bo tak to ludzie pewnie sobie wyobrażają. A tymczasem materiał w śledztwie jest taki, że ci lekarze. Chcieli czy też prosili, czasami na pewno pacjenci sami z siebie chcieli, bo kiedyś była wielka dyskusja na temat dowodów wdzięczności dla lekarzy i ludzie to robili powszechnie. Byli też tak przyzwyczajeni z komuny i duża była na ten temat dyskusja, ale wszystko bazuje na tym, co dany człowiek czuje. A jeżeli mamy pokusę, a często jest taka pokusa dla tych świadków, którzy się pojawiają i obarczają ludzi z opozycji. Jakichś korzyści, a bardzo dużo jest takich sytuacji. No ja mówiłem tutaj o przykładzie pana em, świadka w sprawie Sławomira Neumana, który miał zarzuty korupcyjne, zgłosił się do ministra Kamińskiego, zgłosił się do CBA, powiedział, że może obarczyć Neumana i przez pięć lat miał zarzuty, ale nic tam się w śledztwie nie działo i spokojnie sobie zarabiał pieniądze i nic mu się generalnie nie wydarzyło. No to jeżeli CBA na, namawia ludzi do tego, żeby zgłaszali to, to y, 15 lat temu oni mogli w dobrej wierze myśleć sobie damy pieniądze, bo to nie są pieniądze do kieszeni tylko na fundację, która później y, też wykonywała różne zabiegi i różne czynności na rzecz y, pacjentów y, tam się leczących. No to no coś jest bardzo, bardzo podejrzanego. I tutaj synergia działań między tymi y, pracownikami mediów publicznych a CBA, no to jest rzecz ewidentna. I tutaj jeszcze trzeba powiedzieć o jednej sprawie. Pan Tomasz Duklanowski, w moim przekonaniu, y, działa w takiej sytuacji konfliktu interesów, bo on nie tylko ma jednego członka rodziny powiązanego z PIS, ale jego rodzina y, też to są ludzie, którzy byli w Radzie Miasta, no to jest to jakby stricte pisowska rodzina i to nie jeden jakiś brat, który. Pracuje, nie wiem, w jakiejś spółce Skarbu Państwa, tylko tam jest cała rodzina i nikt oczywiście o tym głośno nie mówi. A no, już absolutnym przekroczeniem wszystkich norm była publikacja pana Duklanowskiego, w którejś z gazet czy też mediów przede wszystkim Tomasza Sakiewicza, ale też pewnie publicznych, gdzie ujawnił człowieka, który został. Skazany za pedofilię i był związany z Urzędem Marszałkowskim, więc oni uznali, że był związany z Platformą i przy okazji poinformowano o tym, kto był jego ofiarą. Nie podano oczywiście danych personalnych, tak, więc to tam, masz do... no. tam sytuacja była taka bardzo na granicy, jeżeli chodzi o te dane personalne. Nie na granicy, no to, to jest można banalne. Było bez, bez żadnego problemu. To zresztą bardzo, bardzo o tym między innymi mówił e, bardzo mocno no, Tomasz e, Terlikowski. Ale nie tylko była, i kmiecie szef komisji, Kmieciak, Państwowej. tak jest, o tym, do spraw że, no, pedofilii. Tak, tak nie można traktować ofiar e, To jest wtórna wiktymizacja. I potem ta, ta, takie osoby, jeżeli się na przykład targną na życie, no to e, jakby kto będzie za to odpowiedzialny? Co zrobi taki dziennikarz, który ujawnia e, tak intymne szczegóły z życia. Ludzi, oczywiście, związanych z opozycją, i później doprowadza do tragedii. No, to, to nie są rzeczy, które. Ja uważam, że my, jako dziennikarze, powinniśmy też mówić o rzeczach, które mogą się wydarzyć, zanim się one wydarzą. I absolutnie, jakby też to, że Gazeta Polska stanęła w obronie Tomasza Duklanackiego, to jest zupełna manipulacja ze strony tychże mediów, dlatego, że tutaj, jakby, bawimy się znowu w. Łapanie zasłówka, bo Tomasz Terlikowski zarzucił, że oni ujawnili da dane personalne. No to trzeba by imię, nazwisko, coś takiego. Nie, ale wiadomo, jak to było, jak tak? To można było To nie osobę. są dane personalne sensu stricte, ale tak cały Szczecin wiedział o kogo chodzi. no. Tak. nie tylko Szczecin zresztą. E dobrze, na tym skończmy, aczkolwiek e proszę Państwa, to nie są rozważania czysto teoretyczne. Mm, niestety. E ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że tą sprawę tam, że a, wszystkie panie, które były pacjentkami dr Kubis y, ma, mają teraz możliwość skontaktowania się też z panią doktor i z adwokatami, którzy tam biorą y, udział w pomocy, bo to się powinno skończyć y, serią pozwów I, i mecenasi pani Agnieszka Stach i Michał Olechnowicz, y, tak sobie zapisałem ich nazwiska, na pewno będą się y, tym y, zajmować i też y, pani y, Bogna Czałczyńska, pełnomocniczka marszałka Zwią y, 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 wojewódzkiego Zapowiada, że no budzi to jej głębokie zaniepokojenie i na pewno, no cóż, no tak naprawdę nikt w Szczecinie nie ma wątpliwości, drodzy państwo, że jest to akcja polityczna, że jest to prowokacja służb, tak oni też o tym mówią. No i drodzy państwo, pamiętajcie, że jeżeli do Szczecina, do gabinetu, może CBA przyjść i przejrzeć sobie wszystkich pacjentek. E, e, karty, informacji i tak dalej, to tak samo mogą przyjść do Warszawy, Krakowa, Poznania i każdego miasta, nawet na popidówka, bo już, już to zrobili raz. I mogą to robić teraz 1500 razy znowu. To jeszcze na koniec tylko e, wrócę do tego, że nie wszystkie karty wróciły, tak? Ponieważ pacjentki z Niemiec cały czas ich e, dokumentacja nie wróciła do gabinetu. A dlaczego e, pojawiają się tam karty pacjentek z Niemiec? No dlatego, że pani doktor pracuje też e, za naszą zachodnią granicą, więc pojawia się tutaj wątek niemiecki w

Właśnie, wątek niemiecki. To jest w ogóle bardzo y, nie, wyjątkowa sprawa, bo tak, pani doktor w ogóle nie prowadzi żadnych ciąż, od kiedy w Polsce nie prowadzi żadnych ciąż, od kiedy zmieniono prawo przez wyrok y, Trybunału Julii Przyłębskiej. E, natomiast w Niemczech bardzo dużo zabiegów, nie tylko y, aborcyjnych stricte, ale takich też, jak na przykład y, podwiązywanie y, jajników, czyli y, no, de facto sterylizacja kobiet Kobiet, jest możliwa i legalna, a nie wiem czy wiesz, w Polsce to my jako mężczyźni możemy sobie podwiązać nasieniowody, a już kobiety, jeżeli zrobią sobie podwiązanie jajników, to są, mogą się narazić na odpowiedzialność karną bardzo twardego uszkodzenia ciała. I tam to, co jeszcze jest istotne bardzo i co otwiera CBA i prokuraturze szczecińskiej możliwość prowadzenia kolejnych śledztw i nękania kolejnych ludzi, to właśnie ten dualizm prawny, w którym funkcjonuje Pani e, doktor e, Ginekolożka Kubis, dlatego, że pani Maria e, ma też gabinet w Niemczech i tam wielu, wiele pacjentek, e, które są Polkami, ale jadą do Niemiec, mają prawo tam. Normalnie według prawa mają możliwość e, różnych zabiegów, których w Polsce, która mocno zradykalizowała prawo i generalnie no nie ma tutaj prokobiecych działań ze strony e, rządów Zjednoczonej Prawicy, naprawdę. Obsesja na punkcie seksu Zjednoczonej Prawicy i też y, tego typu historii jest dla mnie nie do zniesienia. Ale y, to, co jeszcze trzeba powiedzieć, to to, że y, pani doktor wydała nie tylko kartę, ale wydała też swój własny notatnik. I w takim notatniku mogą się znaleźć różne adnotacje, które później w złej woli, choćby po to, żeby uzasadnić to, co zrobiono, będzie się przedstawiało jako dowody na to, że ona robiła coś nielegalnego w tak jest. Polsce. Trzeba pamiętać o tym, że funkcjonowała w dwóch porządkach tak. prawnych, więc prowadzenie takiego notesu, gdzie robiła sobie jakieś, jakieś notatki, haha, to można interpretować na taki zapis na wiele różnych sposobów, w zależności od tego, jak bardzo chce się pokazać, że ktoś próbował tutaj manewrować pomiędzy, pomiędzy literą prawa. Tak, i przypomnijmy, że też cały czas się toczy proces w Polsce przeciwko kobiecie, która yy, została oskarżona o to, że pomagała w aborcji. No i coś, jeżeli nawet taka, że tak powiem, randomowa działaczka, yy, no, może znaleźć się na ławie oskarżonych, no to takie osoby, które ginekolożki i ginekolodzy mogą się tego obawiać tym bardziej. Szczególnie po tym precedensie, który drodzy Państwo, nie może się moim zdaniem powtórzyć i protestujmy przeciwko temu jak najgłośniej, bo to są nasze mamy, siostry, ciocie, dziewczyny, kochanki, nieważne, ale to są bliskie nam osoby i każda z nich dzisiaj jest narażona na to, że przyjdzie Pan w mundurze i będzie czytał o tym, czy ona ma suchość pochwy, y, czy, ma, czy jest płodna, bezpłodna, miała dziecko z in vitro i tak dalej, i tak dalej. I potem będzie o tym mógł sobie opowiadać na różnych forach. Mnie to po prostu y, absolutnie y, no, budzi wielką odrazę i sprzeciw. Tak jest. I pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli te karty pacjentek z Niemiec y, dokumentacja wróci do gabinetu, to cały czas nie kończy tej sprawy. Stan gry. Opuszczając Szczecin i przenosząc się znów na nieco szersze wody, możemy jeszcze wspomnieć o byłym senatorze Stanisławie Gawłowskim, który, no, po pięciu latach. Na święto. Ma, ma, ma święto. Po pięciu, po pięciu latach jego, jak to sam stwierdził, jego talerze wracają z niewoli, ponieważ wiadomo, że tam toczy się sprawa przeciwko niemu postępowanie CBA. W trakcie tego postępowania zarekwirowano jego porcelanę, ponieważ też mogła być jakąś formą łapówki. No i po pięciu latach funkcjonariusze oddają talerze panu Kawłowskiemu. Aż dziw, aż dziw, że, od, że się żaden nie stłóg, bo na przykład czytnik do e-booków któregoś z oficerów SKW, na których najechał pan Misiewicz nieśmiertelny, o którym Antoni Macierewicz do dziś mówi per minister, to się nie znalazł. E, no, no, tak jak no, chyba obrączka no, no, i parę wrócał, innych rzeczy. Wrócą no. talerze, y, 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 pan Gawłowski będzie liczył, zobaczymy, czego się doliczy. E, dobrze, przechodzimy do stanu gry y, i znów wrócimy do pieniędzy. Bo dzisiaj chcemy porozmawiać y, y, z redaktorem Grócą o tym, skąd politycy biorą pieniądze na swoje y, kampanie wyborcze. Bo to nie jest wcale takie oczywiste. I y, zaczniemy może od E, prawa i sprawiedliwości. Tu pije tak delikatnie e, do e, sprawy, która cały czas się toczy y, i która toczy się w świetle prawa, bo tak można. E, menedżerowie spółek, skarbu państwa. Mogą i wpłacają, jak pokazuje publikacja Onetu z minionego tygodnia, wpłacają cały czas regularnie pieniądze na... Czyli już nie pierwszy raz, no nie? Już teraz jakby sobie taki podatek nałożyli, tak? Znaczy nie wiem jak to funkcjonuje na jakiej zasadzie, tego nie wiem, wiem, że jak to w Onecie policzono, tylko w styczniu przynajmniej 11 osób wpłaciło kwoty między 10 a 45 tysięcy złotych. Na... Michał, a jakbyś miał zarobić trzy razy więcej, yy, mm, to... Byłbyś ja skłonny część tej, tej pensji bym... oddać na tych, którzy ci dają tą pracę? Byłbyś skłonny, bo ja bym był chyba. Znaczy, ja jestem dziennikarzem, więc jakbym miał ja ja zarabiać trzy razy nie. więcej, to pewnie bym e, musiał celować w telewizję publiczną. Ale wiem, do czego pijesz. No dobrze, mm, to jest. To, no, więc skąd, skąd politycy Prawa i Sprawiedliwości biorą pieniądze na, e, na. Skąd PiS bierze pieniądze na kampanię wyborczą, która już nadchodzi i na którą trzeba będzie sypać groszem? Kampania to jest jedna rzecz, ale pieniądze na samą działalność partyjną to już jest rzecz zupełnie druga, bo w założeniu ten system miał dawać równe szanse o tyle, że im więcej masz wyborców, tym więcej masz pieniędzy. No to się wydaje dość e, no, jakoś tam logiczne. Ale PiS, y, y, no, co pokazuje chyba najlepiej publikacja z początku tygodnia w Dzienniku Rzeczpospolita, przez lata zbudował szereg różnych instytucji, mniej czy bardziej publicznych. no Tutaj chyba ta, ta konkretna kwota dotyczy tych nowych tworów różnych. Tak, które... od 2015 roku. 45... E, tak, Przecież Rzeczpospolita e, PiS 45 różnego rodzaju ciał. E, fundacji, agencji, e, instytutów, funduszy. Które w dużej mierze, znaczy nie wszystkie, ale część z nich w jakiś sposób dubluje kompetencje innych istniejących już instytucji. Natomiast zawsze jest to nowa instytucja, która ma swój budżet. Która ma swoje kadry, która ma swoje stanowiska, któremu należy, wręcz żeby funkcjonowała, należy obsadzić jakimiś ludźmi. No i tutaj jak gdyby wyprowadzane pieniądze, budżety, na które powołuje się Rzeczpospolita, no są gigantyczne, tak? bo tu jest mowa o 37 miliardach złotych. Rocznie. E, wiadomo, że tam też te są fundusze celowe, one, um, ich, ich budżety są no, no, no dużo wyższe, tak one stanowią lwią część tego budżetu, ale jednak, mimo wszystko, to jest, to jest mnożenie instytucji, 45 różnego rodzaju utworów z gigantycznymi budżetami. No i te instytucje bardzo często są tworzone od zera. Czyli tak, trzeba wykupić im biura, na pewno trzeba zatrudnić dyrektora, zastępców, dyrektorów, zarządy, itd, i tak dalej. Trzeba kupić samochody, trzeba dać słu służbowe telefony, trzeba płacić za delegacje. To są wszystko pieniądze, które. Dlaczego te instytucje są powoływane? Przecież są też inne. Dlatego, że nie da się wywalić 100% pracowników z jednej instytucji i zatrudnić naszych ludzi. Natomiast jak tworzysz nową instytucję, no to możesz od A do Z zatrudnić tylko tych, którzy są dla Ciebie wygodni, wierni, lojalni i im więcej im zapłacisz, tym bardziej będą walczyć o Twoje interesy. No dobrze. Zagrywam, w zagrywam, zagrywam Ci teraz taką piłeczkę, yy, na, no, łatwą wrzutkę na yy. Na ścinkę. No dobrze, ale raz moment, bo przecież to są pieniądze, które wypływają w kierunku z. Fundu, z pieniędzy publicznych do instytucji. A ja się pytam, jak te pieniądze wracają do, y, y, na konto danej partii. No Wracają przede wszystkim jako te dobrowolne dotacje, bo o ile... Y, no, na szczęście teraz widzimy, kto jak będzie wpłacał i myślę, że... Będziemy no, od 10 tysięcy złotych w górę. No właśnie. A ile tych ludzi, którzy dostali pracę, będą płacili po 9 tysięcy? Bo tam jest wiele różnych kruczków, na których partie y, mogą zarabiać. Ale no powiedzmy jasno, no nie ma y, tutaj żadnej równości, bo nigdy wcześniej nie było żadnej partii, która miałaby tylu nominatów chętnych do tego, żeby się dobrowolnie opodatkować. No to już jest system ewidentnie korupcyjny. Nawet y, jeżeli nie będziemy y, tego nazywać y, y, i nie będzie to opisane w prawie, no to, to jest jasne. No, sorry, dostajesz pensję... Olbrzymie, mówię, cztery razy większa pensja prezesa TVP niż y, poprzednika, tak? Za tej złej, dojącej ekipy sprzed y, 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 ośmiu lat. tak? No, to są wszystko, no, to jest niestety mechanizm, który. Y, m... No dobrze, to idźmy krok dalej w takim razie. Jeżeli tu już widzimy, skąd się biorą pieniądze, y, no to skąd pieniądze bierze na przykład, y, skąd biorą politycy Platformy Obywatelskiej. No właśnie, albo planie. Szymona Hołowni. Ja na przykład wiem. Albo byłem... lewicy. Albo lewicy. E, znaczy była taka mini imba kiedyś w farii. Inba to jest takie popularne młodzieżowe słowo, taka awantura, zamieszanie w partii razem, że tam niektórzy sobie przyznali wysokie apanarze. No tutaj jakby mamy model mieszany, bo mówię, powinno być tak, że wszyscy mają dotacje partyjne, jak sobie będą gospodarzyć, tak potem subwencje, będą mieli tak? subwencje, tak. I też zwrot kosztów za kampanię, bo taki zwrot kosztów nawet Paweł Kukiz dostał, który e, nie chciał brać pieniędzy z subwencji, nie chciał. Bo nie jest partią. No, no, znaczy nie był, miała, a teraz no, już nie ma, nie to jest nie ma, skomplikowane, nie, <laughs> nie ma chciał co być tam partią. Się... Teraz nie ma partii, ale za chwilę będzie miał partię, już taką prawdziwą partię, a nie tylko ugrupowanie. Nie, nie wiem, czy będzie miał. On no już tak mu nie. Niech, niech on sam ze swojej wypowiedzi bierze. <laughs> Dobrze, wróćmy do pieniędzy. Pieniądze, skąd Platforma Obywatelska bierze pieniądze? Politycy platformy, skąd biorą pieniądze na swoją kampanię? No mogą mieć tylko pieniądze z y, subwencji i pieniądze z jakichś dobrowolnych wpłat, ale te też wpłaty, to jest dużo mniej, no nie ma żadnych praktycznie, a nie, no może są nominaci partyjni tam w samorządach, no ale system tego typu jakby jest tylko i wyłącznie stworzony przez... Ty, PiS. a czekaj, a teraz zadam ci pytanie podchwytliwe. To w takim razie, jeżeli dojdzie do zmiany władzy, yy, no i jak gdyby, wiadomo, że zmiana będzie szła od góry w dół i to zajmie troszeczkę czasu, zanim dojdzie tam na sam spód, ale no to co, no załóżmy, że Platforma Obywatelska przejmie, e, przejmie władzę, to ona przejmie też sam. Ten system, w którym będzie mogła mm, prosić ludzi, których, e, e, którymi obsadzi stanowiska, bo przecież trzeba będzie ich wymienić e, w tych wszystkich instytucjach, również będzie, otrzy... będzie się karmiła w ten sam sposób. Nie pytam, czy Platforma Obywatelska to zrobi, tylko pytam, czy po prostu zamienianie jednej partii na drugą w takim systemie nie skończy się dokładnie tym samym. Czy znaczy nie skończy się tylko dlatego, że zostanie ogryzek, bo pieniędzy w budżecie brakuje, więc możemy być pewni, że to się nie skończy, albo prawie pewni, że, że to nie będzie trwało. Natomiast no niestety ta władza się zdegradowała, dlatego że miała władzę absolutną. Nie było wcześniej żadnej ekipy, która by rządziła samodzielnie. I teraz tak naprawdę. Yy, najwięcej nadziei ma opozycja, jak już rozmawiamy o stanie gry, na to, że te wojny w ramach samego ugrupowania. Ja je nazywam wojnami gangów, dlatego że yy, poszczególne ekipy, które mi, mimo, że mają jedną partyjną legitymację, czy tam trzy yy, legitymacje, ale wszyscy są w koalicji. To się biją, naprawdę. Ostatnio wyborcza doniosła, że tam ktoś chciał zlecić pobicie w partii yy, na Podkarpaciu. No to są gangsterskie dokładnie yy, metody, ale yy, no, yy, no, pff, słów mi brakuje. No dobrze, no to słuchaj, to w takim razie idźmy dalej. Szymon Hołownia, Szymon Hołownia PSL. No, PSL jest partią, która też jak gdyby, ma, ma subwencje, tak? to jest partia, która ma długie tradycje, no ale Szymon Hołownia to jest to jest twór polityczny, który wyskoczył w stosunkowo niedługim czasie na scenę. Skąd taki Szymon Hołownia bierze pieniądze na swoją kampanię? Wiem, że Szymon Hołownia znaczy to też jest. Tutaj też mam zarzuty, jeśli chodzi o brak transparentności. E, chociaż jest dużo lepiej też dużo mniejsze środki są u Szymona Hołowni, ale na przykład wiem, że Szymon Hołownia jako organizował swój zjazd partyjny, to oni się zrzucali na ten zjazd partyjny. Z kolei Solidarna Polska, która bazowała na europosłach, miała taką sytuację, kiedy startowała samodzielnie, że europosłowie wpłacali i całe rodziny maksymalne kwoty, czyli znowu mieliśmy tego typu historię, która tak twórczo została i na wielką skalę rozwinięta między innymi za pośrednictwem funduszu sprawiedliwości który, na którym zarabiali też pracownicy, znaczy członkowie partii, koledzy Patryka Jakiego. No było bardzo dużo takich historii, więc oni zarabiali te pieniądze, a później mogą spokojnie jakby wpłacać się na kampanię wyborczą i gwarantuję państwu, że akurat politycy Solidarnej Polski razem z rodzinami spokojnie zgromadzą sobie fundusze na kampanię, nie mniejsze, no, maksymalne, jakie są tylko możliwe. Mhm. No dobrze, a Szymon Hołownia, PSL, i teraz, jakby, jak może wyglądać finansowanie tutaj wspólnej kampanii, tak? bo tu się szykuje jakieś, jakieś wielkie, wielkie maszerowanie do wyborów razem. I czy to jest czy w takim układzie to dogadujemy się, kto ile pieniędzy daje na taką kampanię, czy po prostu rzucamy się 50-50, czy może więcej niż 50-50, bo dociągamy jeszcze kogoś do tego składu? Jak to wygląda? To są do strony na... finansowe. To są najbardziej tajne yy, uzgodnienia, często na gębę. I tutaj nie jesteśmy gołosłowni, bo bo y, możemy się oprzeć na awanturze między w, y, Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, prezesem PSL-u, a Pawłem Kukizem. Przecież przypomnę, że oni startowali razem jako koalicja polska i Paweł Kukiz już potem publicznie powiedział, że rozstał się z koalicją polską, bo miał obiecane pieniądze na działalność. Zresztą miał ewidentnie wpływ na to, że PSL znalazł się w parlamencie, a na koniec dnia jednak tych pieniędzy nie było. Przypomnę też, że PiS, który startował z partią. Partiami Porozumieniem i Solidarną Polską też miał taką sytuację, że te wszystkie pieniądze zagarnęli tylko pisowcy, a inne partie nie dostały. Zresztą, między innymi, na tym tle zdecydowano się wyautować i zniszczyć Jarosława Gowina, który domagał się jako partia, porozumienie, uczciwego podziału tych środków, które są takim bonusem z budżetu państwa za dobry wynik wyborczy. Więc widać, że tutaj jest bardzo materia nietransparentna. Brakuje tutaj poważnej dyskusji na temat tego, jak są finansowane i rozliczane pieniądze nie tylko z subwencji, ale też pieniądze, które idą na kampanię. I znam bardzo wiele przykładów. Ekstremalnym przykładem, który mogę podać jest kampania wyborcza, którą prowadził Łukasz Zbonikowski, były poseł PiS. Hmm. I tutaj można mówić o konkretach. Poseł Bonikowski był namawiany po tym, jak poszarpał się z żoną do tego, żeby wycofał się z kandydowania, bo nie można już było wykreślić go, kiedy wyszła awantura jego rodzinna na jaw. No i on zdecydował się jednak kandydować wbrew prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Prezes Jarosław Kaczyński wysyłał wręcz takie ulotki, które trafiały na wszystkie wycieraczki we Włocławku, gdzie zniechęcał do głosowania na z Bonikowskiego itd. itd. Ale Jan wydał sobie mniej więcej 200-300 tysięcy, tak licząc na kampanię, którą nazwał kampanią <coughs> sprawozdawczą. <coughs> sprawozdawczą, drodzy państwo, nie, nie wiadomo skąd miał te pieniądze, chociaż w sumie wiadomo, bo e, wziął je ze wspólnego konta z żoną, którą potem ogołocił. E, ale e, No i tutaj było śledztwo dotyczące jego oświadczeń majątkowych i też jednym z wątków, z wątków tam zgłaszanych przez e, ludzi... Z Włocławka było to, że nie wiadomo skąd miał pieniądze i że wydał olbrzymie kwoty na kampanię wyborczą, i prokuratura nie znalazła tutaj żadnego pretekstu czy też powodu do tego, żeby stawiać zarzuty. Moim zdaniem to też jest pewna droga do nadużyć, którą otworzyła prokuratura, bo no problemem też polskiej polityki jest to, że dostęp do finansów jest bardzo nierównomierny. No I trudno jest zrozumieć, przyznasz mi, na przykład kampanie, w których na liście znajduje się pan kurator sądowy, który ma najdroższą kampanię ze wszystkich polityków na liście, mimo że tam jest gdzieś na ostatnim miejscu. I tak się akurat składa, że on jest z Solidarnej Polski. Dzisiaj kończymy to wszystko. Żegnamy się z państwem. Zobaczymy, jak to z tym seksem będzie w następnych odcinkach. Ale jeżeli tylko będzie okazja, to na pewno będziemy do niego wracać. Michał Piasecki, aplikacja Newsowa Update. Do widzenia. Do widzenia. Podejrzani politycy. Podcast Radia Z i Update. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.